Cześć. Jak weekend? Super, byliśmy na Mazurach. Nie w Bieszczadach? Chcieliśmy wpaść do starych. Szkoda, że mój Marcin miał szkole, nie mogliśmy was odwiedzić. Kiedyś wszystkie was zaproszę. Willa, las, własne jezioro. Moi starzy zajęli się Marią Antoniną, a my sobą. Chodziliśmy za rękę i Marek zbierał mi kwiaty, jak nowożeńcy. A ja po weekendzie dziewczyny mam najnowsze Kenzo. Od Jean-Pierre'a? Mm. Pierwsze w Polsce. Daj powąchać. A róża? Jak dla mnie cynamon w nucie serca. Wanilia. Pieprz. I piżmo. Niebanalnie. A do mnie w środku nocy, słuchajcie, przyjechał Maciek. No, telepatia. Jechał tyle kilometrów, żeby mnie tylko pocałować. Nie ma prawa jazdy. Taksą. Wywalił na to kupę kasy. Jeszcze wracał taksą. Jechał 3 godziny, żeby 2 godziny pobyć ze mną. To jest miłość, nie? A ja w sobotę kłóciłam się z Marcinem, kto kogo bardziej kocha. No normalnie mamy takie problemy po 7 miesiącach. On, że kocha mnie bardziej od gitary, ja bardziej od czekoladek i tak dalej. Potem stwierdził, że nie ma nic na świecie, co by kochał bardziej ode mnie. I klęknął na środku ulicy i spytał, czy chce być jego żoną. A ty co? Że tak. Piękny. Wow, białe złoto. Platyna. I bryla. Cyrkonia. Symbol blasku wewnętrznego. Musimy go poznać. A, to już na ślubie. Kiedy? Jak najszybciej. Ale najpierw impreza, wieczór panieński. Może u ciebie? No luz, wszystkie się pomieścimy. Mam 7 pokoi i 3 łazienki. A ja dalej mam dylemat, bo ja nie wiem, kogo wybrać. No niby ten Maciek jest fajny, ale... No ale w piątek bardziej czułaś Piotrka. No tak, ale w sobotę poszłam z Maciekiem na imprezę i... kompletne rozdwojenie jaźni. Wiesz, Piotrka super zarabia. Nie, on się fatalnie ubiera. Proszę, nasza gwiazda. Sorry. Jakie sorry? Przepraszam. Znam angielski. 10 minut spóźnienia. W tym miesiącu masz po premii. Reguły są jasne. O, wyglądasz jak po dobrym rżnięciu. Bo było. No i to rozumiem. Z którym? Z tym z Facebooka. Nie bałaś się? Widziałam jego zdjęcie. Hello. Niezły kolor? Krawat, laptop, w portfelu zdjęcie córci i żony, telefon o 20, że jeszcze zarabia na chlebek. Kolacja, wypas, knajpa, a potem hotel. Drzwi się zamknęły i zwierzę. Jezu, myślałam, że mnie zajedzie. Ile orgazmów? 3. Dzikie. Jak Tarzan i Jane w dżungli. Aż obsługa hotelu będzie mi się patrzyła. Pociągniesz to dalej? No jak nie? U mnie w lesie seria. Jeden za drugim, aż echo dudniło. Ostatni najsłabszy, ale 5. A ty? Jedna noc, 2 knajpy. 2 kluby, 4 orgazmy. 2 kiblowo-knajpowe i 2 podścienno-klawingowe. Płaczesz? Ze szczęścia. Nareszcie. Po 2 tygodniach posuchy. U mnie aż sąsiedzi zaczęli walić w ściany. Normalnie darłam się jak ta Carmen z opery. Przeżyliśmy coś niesamowitego, byliśmy 11. Najpierw poczułam wibracje, potem poczułam drgawki, a na końcu straciłam przytomność. Ile? 1. Ale niezwykły. A ty? Ja? Ty. Też 1. Jaki? Cichy, kościelny. Kościele? Peter po mnie przyjechał i poszliśmy na mszę. Cisza. My stoimy, trzymamy się za rękę. I normalnie tak nas wzięło, że w głowie tylko seks. Wszyscy wyszli, światło pogasły. Ale do konfesjonału, no i tam. To tylko raz, bo była następna msza. Wow. Ale 1. Znowu wygrałaś. Bebeściara. Dobra. Do roboty, 20 po 9. Thank you.
podróbka. Oryginalna jest droższa. Wczoraj w telewizji mówili, że 70% społeczeństwa nosi podróby. Prosto z Mediolanu. Metka nie kłamie. Pozostałe 30% oszukuje. Z metkami noszą tylko to, co widać. A pod spodem cały ten światowy syf. Korea, Tajwan, Chiny. No nie wierzę, no. Ostatnie badania. Tylko 1% jest oryginalny. Reszta idzie fałszem na fałszu. Ja nie. Żadnej podróby. Wszystko prawdziwe. Pierwsza z brzegu, torebka od Wichena. Armani. Batycki. A twoja? Oryginalna. Hermes. No to jazda. Buty? Gucci. Metka nie kłamie. Max Mara. Polini. Patrz, metka. Ryłko, mam świadka. Byłyśmy razem na zakupach. Prawda. Moje? Gino Rossi. Tak? No to jazda. Prawda. Chanel. Ostatnie pokazy. Nie do podrobienia. Pasek odbiora. 400 zł. Dochód? Rachunek. Dziwnie. Przypatrz się. Simple! Royal Collection. Zara. Mango. Cuk. Uważaj, podrzesz. Pepe! Benetton. Majtki, Calvin Klein. Victoria's Secret. Triumph. Intuicy. Palmers. Jestem prawdziwa. Ja też! Ja też. Też. Głupio. Zimno. Dobra, muszę się ubrać. Zapiąć ściskienkę? Nie trzeba.